Witam Was w nowym filmie, a będzie to film instruktażowy, w którym pokażę Wam, jak nabrać oczka takim sposobem, który imituje nabieranie oczek, tak jak możemy zobaczyć w dzianinach wykonanych fabrycznie i do kupienia, które są do kupienia w sklepie. Efekt końcowy tego nabierania jest taki sam jak we włoskim nabieraniu oczek. Ja nagrałam już taki film, w którym pokazuję właśnie ten sposób, włoskie nabieranie oczek. Ten dzisiejszy film, efekt końcowy będzie taki sam, ale sposób narzucania tych oczek będzie inny. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Jeśli ktoś by nie wiedział, jak wygląda włoskie nabieranie oczek, to tutaj w tych dwóch sweterkach możecie zobaczyć. Tak wyglądają oczka we włoskim nabieraniu oczek, a tutaj w tym swetrze są nabierane oczka w ten sposób, który chcę Wam dzisiaj pokazać. No i efekt końcowy jest taki sam. W tym drugim swetrze tutaj był ściągacz jedno prawe, jedno lewe. W tym drugim swetrze mam ściągacz dwa prawe, dwa lewe. I też to jest taki sposób, który dzisiaj chcę Wam pokazać. Jest on bardzo łatwy i tylko musicie sobie przygotować włóczkę, z której chcecie robić sweter, i druty. Nabieramy oczka na początku na druty o pół rozmiara mniejsze niż będziemy robić ściągacz. A ściągacz z reguły robi się drutami o pół rozmiaru mniejszymi niż całą dzianinę. Także jeżeli robimy jakiś sweter, to najlepiej mieć trzy pary drutów. W moim przypadku będą to druty do nabierania oczek, druty 3 mm. Nie chcę się wyostrzyć, ale to są druty 3 mm. Później przejdę do robienia ściągacza na druty 3,5 mm. No i cały sweter będę robiła drutami 4 mm. Czyli mam 3, 3,5 i 4. Trzy rozmiary drutów. I pokażę Wam na włóczce na kokaliko. Ja tutaj mam takie rozpoczęte motki. Kilka rozpoczętych mam tych motków, także bardzo chętnie zrobiłabym jakiś sweter z wykorzystaniem tej włóczki, żeby motki nie leżały. Być może coś mi się uda wymyślić, ale zacznę od nabierania oczek tym kolorem 11220. Tutaj rekomendacja producenta co do drutów to jest 4-4,5 i ja będę sweter robiła drutami 4 mm. I jeszcze jedna rzecz, że w tej metodzie nabieramy oczka na nitkę pomocniczą, najlepiej w bardzo kontrastowym kolorze i podobnej grubości. Może być odrobinkę grubsza, byle nie była cieńsza. Ja będę nabierała na te dwie nitki, czyli ta będzie tą główną włóczką, którą będę robiła ściągacz, a ta będzie nitką pomocniczą. Ja do mojego projektu muszę nabrać 120 oczek, więc nabiorę połowę tych oczek, czyli 60. I to jest moja włóczka pomocnicza, to jest moja włóczka zasadnicza, którą będę robić sweter. Na nitkę pomocniczą wybierajcie też taką, która jest gładka, nie ma żadnych włosów. Najlepsze są włóczki takie z dodatkiem bawełny. Akurat ta na kokaliko ma 50% akrylu i 50% bawełny, więc one do siebie pasują. I teraz tak, na początku układamy sobie tak nitki. Ta, z której będzie robiony sweter, ma być na górze, a ta pomocnicza ma być na dole. Tutaj można sobie zawiązać taki delikatny supełek, ale mocno nie zaciskamy, żeby później łatwo było ten supełek rozwiązać.
I tą włóczkę, z której będzie robiony sweter, mamy u góry, pomocniczą mamy na dole. I nabieramy oczka, tak jak tradycyjnie narzucamy oczka. Czyli zaczynam od tej nitki pomocniczej i nabieram oczko tą włóczką, z której będzie robiony sweter. Czyli na tym drucie muszę mieć zawsze kolor włóczki, ten, z którym będzie robiony sweter. Czyli ta pętelka na kciuku jest nitką pomocniczą, a na palcu wskazującym nitką, z której będzie robiony sweter. I w ten sposób narzucę 60 oczek. Czyli połowę tego, co mi jest potrzeba do rozpoczęcia robienia czy plisy przy dekolcie, czy no nie wiem, można robiąc sweter od dołu też tą metodę stosować. Czyli nabieram 60 oczek. Jeszcze przypomnę, że nabieram na najmniejszy rozmiar drutów, czyli u mnie są to druty 3 mm. I jeszcze tak dla jasności, pewnie to wiecie, ale przypomnę, może ktoś nie wie, że nabieramy taką ilość oczek, jaki chcemy robić ściągacz. Jeżeli planujemy robić ściągacz jedno prawe, jedno lewe, to nabieramy ilość oczek podzielnych przez 2. A jeżeli chcemy zrobić ściągacz 2 na 2, czyli 2 prawe, 2 lewe, to musimy zwrócić uwagę, żeby ilość oczek nabranych do nabrania była podzielna przez 4. Nabrałam już 60 oczek, odcięłam tą włóczkę pomocniczą i teraz łączymy w okrążenie te oczka, czyli tak mniej więcej po połowie rozdzielam, przytrzymuję sobie i pociągam tak, żeby wszystkie oczka mieć na drutach. Każda połowa z tych oczek, żeby była na drucie. I teraz będę robić metodą Magic Loop. Zwracamy uwagę, żeby nie przekręciły się oczka, czyli musimy mieć taki sam brzeg, tak samo wyglądający brzeg z tej strony, jak i z tej strony. Można sobie rozłożyć na płasko i sprawdzić, czy jest właściwie, czy tutaj nam się coś nie przekręciło. I widzicie, z tej strony tak wygląda brzeg, a z drugiej strony wygląda inaczej, także łatwo jest rozróżnić. Czyli łączymy i teraz z metodą Magic Loop będziemy robić w okrążeniach. Trochę tutaj tych niteczek nam się plącze, ale to tylko na początku, w pierwszym rzędzie będzie problem. I tutaj widzicie, mam karbon z druty i jak tutaj się odbarwiła końcóweczka. Nie wiem dlaczego, chyba starła się ta powłoka, ani nie były moczone te druty, ani nic z nimi się takiego nie stało. Innego, co by mogło spowodować takie właśnie przebarwienie. Trochę mnie to denerwuje. I teraz robimy tak. Wyciągam ten drut, który mam od siebie dalej. Ten bliżej mnie ma oczka, a ten wyciągam i przesuwam oczka na żyłkę. I tutaj dobrze jest też cały czas kontrolować, żeby to się później w międzyczasie na mnie nie odwróciło. I teraz przerabiamy oczka w ten sposób. Możemy sobie marker włożyć, chociaż nie wiem, czy on będzie tak konieczny. Ale niech będzie.
Może komuś to ułatwi pracę. I teraz przerabiamy oczka tak. Zaczynamy od narzutu. Oczko prawe, czyli od lewej strony wchodzę w oczko, przerabiam na prawe, na prawo. I znowu narzut, prawe. Narzut, prawe. Czyli podwajam ilość oczek do takiej, która będzie ostatecznie potrzebna. Narzut, prawe. Narzut, prawe. Narzut, prawe. I tak tutaj mocno się skupiamy, żeby nie pominąć jakiegoś narzutu, bo każdy ten narzut ma znaczenie, żeby nam dobrze wyszedł ten ściągacz i ten brzeg. Czyli narzut prawe, narzut prawe, narzut prawe. Tak do końca tego drutu przerobimy. I u mnie mam już oczka przerobione z tego jednego drutu. Na końcu mam przerobione oczko prawe. Teraz przejdę do drugiej połowy, czyli odwracam sobie robótkę. Najlepiej sobie tak tu przytrzymać, żeby gdzieś tam się nam to nie przekręciło i pociągać ten drut, tak żeby oczka trafiły właśnie na drut. I teraz mamy oczka na obydwu drutach. Tu miałam oczko prawe, to teraz muszę zrobić narzut, ale najpierw wyciągam drut, a oczka przesuwam na żyłkę. Czyli zaczynam od narzutu. Narzut prawe, narzut prawe, narzut prawe, narzut prawe, narzut prawe. No i do końca powtarzamy. Jestem już pod koniec tego rzędu, tego okrążenia i na końcu trzeba przerobić narzut i oczko prawe. I mamy przerobione jedno okrążenie i dalej tutaj zwracamy uwagę na to, żeby się oczka nie przekręciły. Te niteczki nam nie pomagają, także trzeba ostrożnie manipulować drutami, żeby się coś nam tutaj nie popsuło. I teraz przytrzymując sobie te oczka, znowu przesuwam na drut z żyłki. I tutaj pierwszy był narzut, także żeby tego narzutu nie zgubić też, uważamy. Tutaj robiłam dość ciasno, także oczka ciężko wchodzą na drut, ale zaraz one wejdą. Dobrze. Są. OK. I teraz tak. Chyba zrezygnuję z tego markera, bo nie jest potrzebny. Te nitki wskazują, gdzie jest początek i koniec okrążenia. Dalej wyciągam ten drut od tyłu. Oczka przesuwam na żyłkę i będę przerabiała w taki sposób, że wszystkie te narzuty, które robiliśmy w poprzednim okrążeniu, będę przerabiała jako oczka lewe. Czyli zaczynam od oczka lewego, bo tu mam pierwszy narzut. Narzut. Natomiast oczko prawe zdejmuję bez przerabiania, a włóczkę zostawiam z tyłu robótki. Nie przerabiamy prawego oczka w tym okrążeniu. Narzut przerabiam jak oczko lewe. Oczko prawe po prostu przenoszę na prawy drut bez przerabiania, a włóczkę zostawiam z tyłu. I znowu oczko lewe, narzut, przerabiam jako oczko lewe. Oczko prawe bez przerabiania, włóczka z tyłu robótki. Narzut przerabiam jako lewe. Prawe zdejmuję bez przerabiania, włóczka z tyłu robótki.
narzut jako lewe, prawe nie przerabiam, włóczkę zostawiam z tyłu. Też trzeba tutaj zwrócić uwagę, skupić się, żeby nie zdarzyło się tak, że przerobimy oczko prawe, bo taki jest odruch, bo z reguły wszystkie oczka przerabiamy, a tutaj mamy oczko, którego nie przerabiamy. Czyli z tyłu zostawiam nitkę, narzut przerabiam na lewo. I tak całe okrążenie w ten sam sposób robimy. Mam przerobione oczka z pierwszego drutu. Na końcu mam oczko prawe. To tak jak poprzednio, przenoszę je bez przerabiania. I znowu tak sobie złączam te dwa brzegi. Trzymam, żeby mi się nie przewinęły, gdzieś nie przekręciły. I teraz cofam żyłkę, tak żeby drut się znalazł na... Oczka znalazły się na drucie i tutaj u mnie zaczyna się od narzutu. Także też trzeba uważać, żeby gdzieś nam nie uciekł ten narzut. Ok. Tak. I teraz znowu ten dalszy drut wyciągam, oczka przesuwam na żyłkę i zaczynam od przerobienia oczko lewego. Czyli narzut przerabiam jako oczko lewe. I dalej tak samo. Prawy zdejmuję bez przerabiania, narzut na lewo. I jestem już na końcu okrążenia. Mam oczko prawe. Jako ostatnie zdejmuję bez przerabiania. I znowu sobie tutaj ładnie wszystko trzymam. Popycham drut, żeby przesunąć oczka na drut z żyłki. I teraz będziemy przerabiać odwrotnie. Czyli prawe oczko będę przerabiała, a lewego nie będę przerabiała. Czyli tu na końcu okrążenia mamy oczko prawe, nieprzerobione, zdjęte, a włóczka za robótką. I teraz tutaj mam pierwsze oczko lewe i tego oczka nie będę przerabiała. Włóczkę przekładam sobie z przodu robótki i oczko zdejmuję bez przerabiania. Oczko prawe przerabiam. I teraz oczko lewe też przekładam nitkę z przodu robótki, a nieprzerobione oczko na prawy drut. Oczko prawe przerabiam. Tutaj trzeba się naprawdę skupić na początku przy robieniu tego, żeby się nie pomylić, szczególnie jak dopiero się uczymy. To nie ma sensu się spieszyć, tylko po malutku, po jednym oczku sobie dokładnie przerabiać. Czyli włóczka z przodu robótki, oczko lewe przełożone bez przerabiania. Oczko prawe przerabiamy. Lewe ja sobie narzucam tak, żeby było łatwiej i ściągam je na prawy drut. Ale sposób jest dowolny, jak komu jest wygodniej. Najważniejsze jest to, żeby oczko lewe było nieprzerobione, a włóczka była z przodu robótki. Przez całe okrążenie powtarzamy tak samo. Mam przerobioną połowę oczek. Teraz odwracam sobie i przesuwam oczka z przodu na drut. A te z tyłu na żyłkę. I u mnie na końcu było przerobione oczko prawe. To zaczynam od zdjęcia oczka lewego bez przerabiania, włóczka z przodu robótki. I dalej mam oczko prawe, przerabiam. Lewego nie przerabiam, włóczka z przodu robótki. Prawe przerabiam, lewego nie. I tak do końca okrążenia.
Na końcu okrążenia mam oczko lewe nieprzerobione, nitka z przodu robótki i ostatnie oczko prawe. I nie martwcie się, że pomimo tego, że dodaliśmy oczka i mamy na drutach tyle, ile powinniśmy mieć, a obwód jest taki malutki, za chwilę zobaczycie, co się stanie. Za chwileczkę, jak jeszcze przerobimy dwa okrążenia, wtedy pokażę Wam, co będzie dalej. Po zdjęciu tej nitki pomocniczej oczka się rozsuną i będziemy mieć taki obwód dekoltu, jakiego oczekujemy. I teraz znowu powtarzamy tak jak w tym pierwszym rzędzie, czyli przerabiamy oczko lewe. W poprzednim okrążeniu zdejmowaliśmy bez przerabiania, a teraz robimy na odwrót. Przerabiamy na lewo oczko lewe, a oczko prawe tym razem zdejmujemy bez przerabiania, a nitkę zostawiamy z tyłu za robótką. Czyli oczko lewe przerabiamy i musicie patrzeć w zależności od tego, jak zdjęliście, żeby je przerobić tak, żeby nie było przekręcone. Oczko lewe. Oczko lewe ma być tak, jak na prawej stronie wyglądać jak oczko prawe, czyli ma być taki ładny łańcuszek. Tak, ja muszę, prawe zdejmuję bez przerabiania. Ja mam tak zdjęte oczka, jeżeli będziecie zdejmować tak jak ja, to będzie łatwo, bo po prostu narzuca się nitkę na lewy drut i przerabia oczko na lewo. Oczko prawe zdejmuję bez przerabiania. Oczko lewe przerabiam. I tak samo. Prawe bez przerabiania, lewe przerabiam. Prawe bez przerabiania, lewe przerabiam. Prawe zdejmuję, lewe przerabiam. Na początkowym etapie nauki warto jest sobie zapisywać po prostu, co w danym okrążeniu trzeba robić, żeby się nie pomylić, ewentualnie sobie sprawdzać po prostu. Tutaj zobaczcie, oczko prawe było przerobione w poprzednim okrążeniu, czyli w tym na przemian jest, więc nie przerabiamy. Tutaj mam oczko lewe. W poprzednim okrążeniu była nitka przekładana z przodu i widzimy, że ta nitka jest tutaj z przodu, więc tym razem trzeba oczko lewe przerobić. A jeśli tego nie widzicie, to nie jest dla Was jasne, to właśnie warto sobie zapisywać każdy rząd, jak mamy robić. To znacznie ułatwi i unikniecie pomyłek. I teraz będę przerabiała ostatnie okrążenie tym rozmiarem drutów. I zaczynamy od tego, że oczko lewe w poprzednim okrążeniu przerabiałam, a teraz będę go zdejmować bez przerabiania. Włóczkę zostawiam z przodu robótki. Oczko prawe przerabiam normalnie i znowu oczko lewe przekładam bez przerabiania, włóczka z przodu robótki, oczko prawe przerabiam, lewe zdejmuję, prawe przerabiam, lewe zdejmuję, prawe przerabiam. Powtarzać będę to przez całe okrążenie. Mam już przerobione całe okrążenie drutami 3 mm, teraz zmieniam na o pół rozmiaru większy, czyli 3,5 mm. I jeżeli chciałabym robić ściągacz 1 na 1, no to po prostu kontynuuję przerabianie oczko prawe, oczko lewe. A jeżeli chciałabym robić dwa prawe, dwa lewe, to trzeba tutaj troszeczkę poprzestawiać oczka. I tak, pierwszy tutaj mam, już biorę ten drut grubszy. Pierwsze mam oczko lewe, więc przerabiam je na lewo i teraz potrzebuję drugie oczko, żeby było lewe. To tak od tyłu sobie podważam, ściągam oczko prawe, przekładam na lewy drut i przerabiam lewe. Teraz dwa prawe, to akurat mam pod rząd dwa prawe, tylko trzeba patrzeć, zwracać uwagę na to, jak leżą na drucie.
Ja od lewej strony to drugie oczko przerabiam na prawo. Teraz mam oczko lewe, więc je przerabiam. I teraz potrzebuję znowu oczko lewe. To sobie, tutaj mi się rozdzieliła włóczka. Potrzebuję mieć oczko lewe, więc biorę sobie to o tak od tyłu lewe, prawe zsuwam i od razu je na lewy drut przerzucam. I patrzę też, żeby nie było przekręcone. Przerabiam na lewo. I znowu mam pod rząd dwa prawe, więc przerabiam dwa prawe. I teraz będą dwa lewe. Patrzę, żeby nie było przekręcone. Lewe. I teraz muszę wziąć oczko za tego oczka prawego. Tak sobie od tyłu podważam je. Zsuwam oczko prawe, a lewe trzymam cały czas na drucie. I znowu przekładam na lewy drut i przerabiam na lewo. I dalej dwa prawe. I tak do końca okrążenia. Ja będę robiła ściągacz 1 na 1, czyli prawe, lewe, więc sobie to spróję i pokażę Wam dalej. Ja się zdecydowałam na ściągacz prawe, lewe, więc po prostu te oczka przerabiam jedno prawe, jedno lewe, tylko zwracam właśnie uwagę na to, żeby tak jak zwykle oczka nie były przekręcone, bo tutaj nie chcemy mieć oczek przekręconych. Prawe, lewe, prawe, lewe. I przerobię sobie to okrążenie w całości, później będę pokażę Wam, jak to zdejmować tą włóczkę pomocniczą. I teraz usuwamy tą włóczkę pomocniczą. Tutaj ten supełek rozwiązuję, który na początku był zawiązany i mówiłam, żeby zbyt mocno nie zaciskać, żeby był łatwy do rozwiązania. Supełek jest rozwiązany. Tak, i teraz zaczniemy wyciąganie tej włóczki. Zobaczcie, tutaj mam początek i koniec rzędu i zaczynam w prawą stronę. Nie z tej, gdzie był zawiązany ten supełek, tylko z tej drugiej. Biorę sobie druty jakieś czy igłę i sobie tak delikatnie, powoli wyciągam tą nitkę pomocniczą. I zobaczcie, tutaj takie powstają pętelki po wyciągnięciu włóczki. Tą pierwszą sobie wyciągam. Ona będzie nam później potrzebna. Czyli sobie tak stopniowo wyjmuję tą pomocniczą. U mnie akurat włóczka, która się lubi rozdwajać. Ale to nic. Czyli tak krok po kroku wyjmujemy. I mamy już wyjętą całą nitkę pomocniczą. I tutaj mamy, tak jak mówiłam, koniec i początek rzędu. Tutaj jest ta taka podciągnięta wcześniej włóczka. Teraz te druty można sobie odłożyć. I teraz chwytamy za tą pętelkę, bo zobaczcie, tutaj naokoło tej plisy powstały takie oczka. I teraz te oczka trzeba wciągnąć i po kolei, pociągając za tą niteczkę, widzicie, to te pętelki, one się wciągają.
wyciąga się po prostu ta nitka, z której te pętelki powstały. Tak powolutku sobie wyciągamy nitkę. I rozciągamy. I aż cała nitka nam wyjdzie. Widzicie? O, i teraz to już będzie koniec nitki. O, czyli cała ta włóczka nam wyszła z tych pętelek, które się utworzyły podczas robienia tej pliski. I powiększył się ściągacz do takich rozmiarów, jakie planowaliśmy na początku. Ten sposób nabierania oczek, zarówno włoski, jak i ten, musicie sobie wybrać, który będzie dla Was łatwiejszy do zrobienia. Mi się wydaje, że ten jest łatwiejszy, no ale to właśnie musicie spróbować i jeden, i drugi, żeby wyrobić sobie własną opinię na ten temat. Myślę, że to jest taka kropka nad i, takie fajne wykończenie. Ja ostatnio bardzo lubię je używać, także często używam w swoich sweterkach. I już dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejny film, w którym pokażę Wam taki sposób jeszcze wykończenia tej plisy. Widzicie, tutaj jest taki brzeg na lewej stronie, tak to wygląda. Ten brzeg ma na celu, znaczy to nie jest brzeg, taka, nie wiem jak to nazwać, taki fragment dzianiny, on jest podwójny i on stabilizuje dekolt, a dodatkowo też nadaje takiego fajnego wyglądu, eleganckiego i to, że to jest tak fajnie wykończone. Też w tych fabrycznie robionych swetrach podobnym sposobem często jest też tutaj ta część robiona. I pokażę Wam jeszcze w tym kolejnym filmie taki inny wariant wykończenia, bardziej podkreślający tą taką część. Ona jest taka bardziej wypukła. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Z tego względu, że jest podwójna. Z przodu i z tyłu. W środku jest pusta przestrzeń. Także ja pokażę Wam, jak to coś takiego można zrobić. Dlatego też zachęcam Was do subskrybowania kanału i do naciskania dzwoneczka. Wtedy otrzymacie powiadomienie, że pojawił się nowy filmik. Postaram się jak najszybciej ten filmik zamieścić na kanale. A Wy do tego czasu możecie poćwiczyć nabieranie oczek tą metodą, którą dzisiaj Wam pokazywałam. Na samym początku najlepiej wziąć sobie jakoś takie resztki włóczek, żeby poćwiczyć, od razu nie brać się za robienie tego właściwego swetra, bo później jak coś nie wychodzi, to szkoda też włóczki, jeśli będzie trzeba pruć, a z takich resztek to nie będzie żal spruć. Także na pewno trzeba sobie zrobić raz czy dwa i wtedy już robienie właściwego sweterka nie będzie sprawiało problemów. Napiszcie mi, czy znacie tą metodę nabierania oczek, czy pierwszy raz coś takiego widzicie właśnie w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny film.